Co sprawia pani humor z rana, jak pani tak wstanie? Co może poprawić? Kawa z mlekiem owsianym, z cynamonem, z kardamonem i z imbirem. Jedna kawa. Ruch i spacer. Staram się zdrowo odżywiać. Skąd pani bierze tą energię? Dużo czytam, rozmawiam z dziećmi, z wnukami. Staram się czytać pozytywną literaturę. Oczywiście nie kłamać, nie oszukiwać, kochać się przede wszystkim. Miłość jest najważniejsza. Pieniądze mniej. Trzeba też na przykład kłócić z innymi. Nie. O, mam wnuki, wspaniałe. Ile tych wnuków? Dzieci. Ile wnuków? Dwójka. W jakim wieku? 7 i 8 lat. Takie troszeczkę już starsze. Tak. Ale jeszcze nie za ważne. Co jeszcze? Oprócz rodziny, co ważne jeszcze? Zdrowie. Dopisuje zdrówko? Najważniejsze, tak. Jak pani dba o to zdrowie? Dzięki Bogu. No. Jak dbać? Jakiś ruch? Ruch, spacery. Ile ty spacerów dziennie? No raz. Raz dziennie wystarczy, tak. Dieta jakaś? Dieta? No, staram się zdrowo odżywiać. Ale co pani poleca? Specjalnej diety nie mam. Skąd pani bierze pozytywne nastawienie do świata? Widzę pani uśmiechnięta, większość smutna i tak dalej. Jak to zrobić? Skąd pani bierze tą energię? Dużo czytam, rozmawiam z dziećmi, z wnukami. Co można czytać? Gatunek i tak dalej. Co pani poleca? Polecam. Tak. Graszewskiego w tej chwili czytam. Ale... I polecam. Historyczne. Książki, pani... tak. Historia Polski. A oprócz historycznych książek, co jeszcze? Jakie gatunki pani... Kryminały, tak. Tak. Czy warto czytać? Jak pani zachęciła? Oczywiście, że warto czytać. Jak przeczyta pani książkę na przykład? Jak czytam, znajduje się w innym świecie po prostu. Później, tak jakby to było drugie życie. To pani taka zadowolona, tak? Tak, pani... zależy co czytam, ale staram się czytać pozytywną literaturę. Często pani czyta? Bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że dwie książki w miesiącu. O, pani... jestem na emeryturze, tak. Więc mogę sobie na to pozwolić. Co poprawia pani humor z rana, jak pani tak wstanie? Co może poprawić? Tak, nie wiem, kawa, herbata? Kawa. Jaka to kawa? Z mlekiem owsianym, z cynamonem, z kardamonem i z imbirem. Jedna kawa dziennie, tak. Porządna wystarczy, tak? Tak, jedna kawa. Czy są jakieś marzenia jeszcze? Marzenia? Tylko, żeby dzieci były zdrowe i wnuki. Tylko pani sobie zrobi. A pieniądze ważne jakieś, co pani milionów czyni bardzo? Wystarczy mi tyle, co mam. Jeśli bym miała miliony... Zdrowie ważniejsze od pieniędzy? Oczywiście, że zdrowie ważniejsze od pieniędzy. Jakimi wartościami kierować się w życiu? Co by pani poleciła młodym? Młodym? Tak. Jakieś tak doświadczenia, tak z charakterem chodzi bardziej. Nie kłamać, na przykład nie oszukiwać. Oczywiście, nie kłamać, nie oszukiwać, kochać się przede wszystkim. Miłość jest najważniejsza. Pieniądze mniej. Nie warto się na przykład kłócić z innymi, nie wiem. Nie warto się kłócić. Nie warto być zawistnym jakimś takim. Nie warto być zawistnym, nie warto się kłócić. Pani stara tak się żyć? Słucham? Stara się pani tak żyć? Staram się. Z tymi regułami. Staram się tak żyć. Teraz, w tym wieku już staram się tak żyć. Czy żałuje pani czegoś w swoim życiu? Nie wiem, czy już pytałem. Nie!